Raz, dwa, trzy. Tego święta! Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na warsztatach kulinarnych LCHWF w odsłonie świątecznej. A ups, momencik. Okej, teraz już wszystko gra. Tak jak mówiłam, witam Was serdecznie na świątecznych warsztatach kulinarnych LCHF, które już po raz trzeci organizujemy razem z Olą La LCHF, autorką bloga, blogerką ketogeniczną. I dzisiaj spotykamy się w takiej świątecznej odsłonie, bo mamy grudzień, przygotowujemy się wszyscy do świąt i dzisiaj również święta, keto święta, święta w stylu niskowęglowodanowym. Natomiast oprócz pysznych potraw bez cukru, bez glutenu, bardzo zdrowych, ale smacznych, które nasi uczestnicy tam z tyłu przygotowują, również sobie będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście w święta każdy musi tak bardzo być nastawiony na tą dietę i stresować się tym, czy tam nam podadzą to czy tamto na stole, bo może niekoniecznie. Co zrobić, jeżeli chcemy zachować dietę ketogeniczną podczas świąt i jak się z tym nie męczyć, no to tego uczą się uczestnicy warsztatów, którzy na pewno te potrawy będą powtarzać już niedługo u siebie na wigilijnym stole. Ale rozmawiamy też o takich właśnie tematach związanych z tym, jak spędzić te święta, co zrobić, żeby szybko do ketozy wrócić, jeżeli już podejmiemy decyzję, że po prostu w święta robimy sobie ulgę. I to, co na pewno Wam polecam, to jeżeli podejmujecie się tego po prostu ucztowania i świętowania w gronie najbliższych, to zróbcie to z przyjemnością, z radością i celebrujcie tą chwilę, bo najgorsze, co możemy zrobić, to zjeść po prostu pierniki nieketogeniczne i tego żałować. Po prostu cieszmy się chwilą, cieszmy się tym czasem, a jeżeli jednak chcecie pozostać w diecie ketogenicznej czy w jakimś innym sposobie żywienia, który obraliście, to warto właśnie poszukać wśród przepisów na przykład u Oli na blogu, co takiego pysznego możemy zjeść, bo okazuje się, że te zamienniki to mogą być naprawdę bardzo, bardzo pyszne i nawet posmakują pozostałym członkom naszej rodziny czy znajomym, którzy na co dzień z diety niskowęglowodanowej nie korzystają. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj jest też wyjątkowy dzień, ponieważ Ola wydała właśnie swoją pierwszą książkę, swoje drugie dziecko, tak, ale pierwszą drugie książkę, którą dzisiaj też uczestnicy mogą zakupić z autografem i specjalną dedykacją od Oli. Bardzo Wam polecam tą książkę, bo naprawdę jest tu cała masa przepisów, jest pięknie wydana w grubej oprawie, więc na pewno w każdej kuchni Wam się przyda. Więc tutaj mamy naszą, świętujemy dzisiaj, mamy naszą autorkę i myślę, że królową diet ketogenicznych w Polsce i chyba autorkę najbardziej poczytelnego bloga w tym temacie. Olu, co dzisiaj przygotowujemy dobrego? Dzisiaj serwujemy keto paszteciki na bazie sera, mozzarelli i mąki kokosowej, faszerowane kapustą i grzybami. Do tego mamy pierniczki bez glutenu, laktozy i cukru. A w planach jeszcze za chwileczkę będą śledzie, sosie curry, także wigilijnie, postnie, przedświątecznie. Później usiądziemy do dekorowania pierniczków, porozmawiamy o ketozie, o świętach. Mamy też dzisiaj całkiem sporo dzieciaków, tak, które w ogóle dużo. Sobie tak fantastycznie radzą. Słuchajcie, lepią te pierniki, robią nawet paszteciki, także tak. Też dla nich szczególnie te pierniczki. Mamy super dodatki do pierników, będą je takimi naturalnymi barwnikami dekorować, bo mamy tutaj też naszych stałych partnerów e-superfood, którzy dostarczają naprawdę najwyższej jakości produkty oraz lokalnego rolnika, którego również online można zamówić pyszne rzeczy. No a jesteśmy jak zwykle w Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie, we fantastycznym miejscu dla profesjonalnych kucharzy. Tutaj odbywają się szkolenia dla profesjonalnych kucharzy. Natomiast nasi kucharze, uwierzcie mi, pokażemy Wam też w międzyczasie, naprawdę całkiem profesjonalnie sobie radzą, tak, prawda? Tak, i najmniejsi szczególnie. Tak, także jest fantastycznie. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, który tutaj już u nas się roznosi i tej świątecznej atmosfery, ale życzymy Wam, żeby Wasze święta były niekoniecznie skupione tylko na jedzeniu, żeby było pysznie, żeby było rodzinnie,
żeby było radośnie i po prostu miejmy święta w sercu cały rok. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego, kochani. I do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Cześć! Pa.